Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam na program Oddaję Państwu Głos, czyli forum wymiany myśli, opinii, poglądów między Państwem przed telewizorami, a gośćmi, którzy są u nas w studio. No, od czasu pandemii są oczywiście w formie połączenia Skype'owego albo w innej formule. Ta formuła programu jest niezmienna, skoro o formule już mówimy. Pytania, komentarze, wszystkie sugestie do studia kierujemy pod niezmiennym numerem 507-964-253. Ten numer się wyświetlił u dołu Państwa ekranów telewizyjnych, a my dzisiaj porozmawiamy, nie może być inaczej, o Stanach Zjednoczonych, o tym, że kolejnym 46. prezydentem zostanie Joe Biden, a Donald Trump, zdaje się, będzie już za chwilę, od 20 stycznia, eks-prezydentem. No i co to oznacza dla Polski, co to oznacza dla świata, no i też co oznaczają te wszystkie zamieszki, które mogliśmy obserwować na Kapitolu, czy ta nagła zmiana wśród liberałów, że teraz nagle nad Wisłą się okazało, że jednak siłowe wdzieranie się do gmachów publicznych już jest niedobre i że jednak władzę wybiera się przy urnach wyborczych, a nie kryterium ulicznym. I czy to jest trwała, zdaniem Państwa, zmiana narracji wśród polskiej opozycji liberalnej, że już teraz politycy Platformy Nowoczesnej, PSL-u, Lewicy będą mówić tak, wszelkie próby siłowego wdzierania się do gmachów publicznych, wszelkie próby przejęcia władzy poprzez demonstracje uliczne są niedemokratyczne. Demokratyczny proces, czy procedura wyborcza, to jest wtedy, kiedy wyborcy przychodzą do urn, oddają swój głos i z tego wychodzi mandat dla władzy, a nie inaczej. I to jest też element zagadnień, czy ta nowa narracja wśród polityków opozycji w Polsce się utrzyma na dłużej. Wszystkie pytania, wątpliwości w tym temacie i pewnie nie tylko w tym dzisiaj kierujemy naszego gościa, a jest nim Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Do tego roku, bo pierwszy raz w tym roku się widzimy. Tak jest, nawet o tym zapomniałem, bo muszę powiedzieć szczerze, że tak mnie zaaferowała sprawa w Ameryce i w dystrykcie Columbia, że aż zapomniałem powiedzieć, że to jest pierwszy program w tym roku. Tak, pan poseł ma rację. Pan poseł ma także inną nade mną przewagę, bo pan poseł poznał otoczenie Donalda Trumpa. Był pan lat temu cztery, nawet przeszło cztery, na jego wiecach, na jego tournée kampanijnym. Zna pan politykę amerykańską od podszewki. Co się stało w zasadzie? Co to było to wejście na Kapitol? O co chodziło w tym ruchu? No, był to akt desperacji. Był to taki szczyt pewnego rozgoryczenia. Przypomnę, że wyniki wyborów, zwłaszcza w tych kilku swing states w Stanach, gdzie zwykle głosy przechodzą od demokratów do republikanów i z powrotem, były zarzuty, że te wybory były tam sfałszowane, zwłaszcza gdy chodzi o głosy oddawane korespondencyjnie. Przedstawiano dowody, że tak było. Po części także dowody mające świadczyć o sfałszowaniu tych wyborów nie poprzez drogę listową, tylko gdzie wrzucało się po prostu kartki wyborcze. No i ta frustracja zaowocowała nie tylko wielkimi wiecami. Na jednym z nich przemówił Donald John Trump, ale też no, wejściem do gmachu kongresu, gdzie musiano ewakuować Nancy Pelosi, czyli no, marszałka Sejmu, byśmy powiedzieli, z demokratów. Natomiast no, muszę powiedzieć, że ja bym nie skupiał się wyłącznie na efekcie, czyli tym wejściu siłowym do kongresu, bo oczywiście to jest niedopuszczalne, ale bym raczej mówił o przyczynach, no, a przyczyną były pewne nieprawidłowości wyborcze. Nie pierwszy raz one były w Ameryce. Przypomnę 2004 rok, drugie zwycięstwo George'a Walkera Busha.
Busha juniora i też przez no w zasadzie kilka tygodni obliczanie głosów na Florydzie, gdzie gubernatorem był jego brat Jeff Bush, skądinąd uważam, że ciekawszy polityk niż jego brat prezydent. Miałem okazję go poznać. Natomiast wracając do głównego wątku, wolałbym, żebyśmy w Polsce, to proponuję, żeby to wszystkim komentatorom i także politykom, żeby mówić no nie tylko o tych, którzy się wdzierali do kongresu, ale także o tych, którzy opowiadali za no nie do końca, jak widać, akceptowane wyniki wyborów. Oczywiście na taką skalę to się zdarzyło po raz pierwszy w Ameryce, ale to też nie buduje autorytetu tego kraju. Tutaj pan był troszeczkę może ironiczny czy złośliwy, ale słusznie, mówiąc o tych double standard, podwójnych standardach, że tutaj ci sami ludzie w Polsce, którzy mówią brawo, brawo, niech oni się wedrą do tego Sejmu, niech go zdobędą, potępiają to, co stało się w Waszyngtonie. No ale też zwracam uwagę, że możemy tutaj mówić o innych podwójnych standardach, że często ludzie, którzy nas pouczali, jak już w tej chwili był ambasador USA w Polsce, pani Mosbacher, nas pouczali, no dzisiaj w zasadzie to raczej my możemy pouczać Amerykę, chociażby w zakresie takim, jak należy zabezpieczać parlament, bo jak widziałem te niepospinane, przesuwane barierki przed Kongresem Amerykańskim, no to namawiałbym na jakieś korepetycje amerykańskie, służby amerykańskich policjantów w polskiej policji. Cztery ofiary śmiertelne. No w Polsce te demonstracje były nieraz jednak na dużo większą skalę. Nie było nawet żadnej rannej osoby. Muszę powiedzieć, że tutaj Ameryka pokazała taką twarz dosyć zaskakującą, bo jest taki mit amerykańskiej policji na całym świecie, amerykańskich służb wyśmienitych, najlepszych. Okazało się, że to chyba nie do końca tak jest. Często się mówi w Polsce, że nasze państwo jest państwem z kartonu, że jest państwem niestabilnym, że jest państwem, które kiedy jest duży problem, sobie po prostu nie radzi, a to się okazuje, że a to służby rosyjskie mają niezłą wpadkę przy okazji Nawalnego, który dzwoni do agenta, podaje się, że jego przyszłego nie uzyskuje szereg informacji, a to w Stanach Zjednoczonych można grupa, przecież nie wieloset tysięczny tłum, tylko grupa i to znowuż nie jakoś bardzo uzbrojonych demonstrantów może wejść sobie na Kapitol i buszować po prywatnych biurach, gabinetach senatorów, wejść na salę obrad, zająć miejsce spikera, czyli mówiąc po polsku marszałka tejże Izby. Też na ile to będzie wstrząs dla opinii amerykańskiej? Na ile to będzie takie wydarzenie, które powiedzmy będzie teraz się powtarzało po wielokrotność, chociażby w narracji demokratów. Patrzcie, do czego są zdolni, zagorzali i rozgrzani zwolennicy Donalda Trumpa. No tak, no, po pierwsze myślę, że to jednak będzie wpływało na wizerunek USA w świecie i to tego imidżu, tego wizerunku właśnie nie poprawi z całą pewnością. Po drugie zwracam uwagę, że no, taka jest struktura odpowiedzialności w Ameryce, że za część służb ponoszą odpowiedzialność gubernatorzy. Skądinąd to jest tak, że największa, stwierdzenie faktu tutaj, nie wyciąga wniosków, ale największa przestępczość, zwłaszcza gdy chodzi o ilość morderstw na 10 tysięcy mieszkańców, jest w miastach rządzonych przez demokratów. Więc tutaj no, nie można oskarżać na przykład władz federalnych wyłącznie o to, że te służby nie były w stanie, pan ma rację, relatywnie niewielkiej grupy osób zatrzymać. No to oczywiście będzie to przez demokratów używane jako taki kij baseballowy, propagandowy. Natomiast myślę, że rzeczywiście to, co widzieliśmy, to pokazuje niesłychanie głębokie podziały. Ja pamiętam, jak pierwszy raz obserwowałem na żywo wybory amerykańskie 28 lat temu, gdy wygrywał William Bill, czyli Bill Clinton, demokraci mają takie, pan mówi Joe Biden, no, to jest Joseph Robinette Biden oficjalnie, ale prawda, Joe, żeby to tak brzmiało bardziej, że tak powiem, ludowo. Po ludzku, tak?
więc no, tak samo Bill Clinton, no to wtedy te podziały owszem były, ale nie były one aż tak głęboko. W tej chwili ta Ameryka jest niesłychanie podzielona, bardziej niż w Polsce. Notabene amerykańska kampania prezydencka zawsze jest nie tylko najdroższa na świecie, to oczywiste, ale też jest najbardziej brutalną kampanią na świecie, znacznie bardziej, prawdę mówiąc, niż te kampanie w Polsce. Tak, myślę, że te wydarzenia były takim pewnym breaking pointem, punktem przełomowym. Od tej pory pewnie narracja republikanów będzie inna, bo będzie cały czas mowa o ukradzionych wyborach. Zresztą Donald Trump, John Trump generalnie taką narrację buduje i być może będzie chciał jeszcze kiedyś wrócić. To się zatrzymajmy, bo ja chciałem się dopytać, zanim żeby ten cały aspekt tych zamieszek, tego wdarcia zpiąć w jedną spójną całość, dopytać się, co teraz będzie robił Donald Trump. Na ile pana zdaniem on jest wartością dodaną dla republikanów, a na ile jest jednak osobistością, która wyrasta poza ramy partii republikańskiej i de facto tym szkodzi tej partii, bo rozbija jej spoistość. Nie, uważam, że w tej chwili Donald Trump ma wciąż jeszcze olbrzymi kapitał polityczny. Nie ma póki co żadnego polityka republikańskiego, który mógłby zjednoczyć wokół siebie tak dużo Amerykanów myślących w kategoriach tradycyjnych, konserwatywnych. A to jest właśnie Donald Trump. I myślę, że przekreślanie go przez republikanów, przez ten establishment republikański byłoby wielkim błędem. Ja nie mówię, że on wystartuje za 4 lata na pewno, ale w tej chwili jako lider pewien obozu jest dość oczywisty, dość naturalny. Natomiast no, rzecz jasna też się starczą szczeliczą dla demokratów i demokraci będą używali go jako właśnie takiego czarnego piotrusia, który jest uosobieniem wszelkiego zła. Też wróćmy do demokratów. Co teraz nas będzie czekać, bo demokraci mają i Biały Dom, i Izbę Reprezentantów, i Senat de facto. Tam jest oczywiście równowaga 50-50 po wyborach w Georgii, ale ten głos decydujący przy remisie ma wiceprezydenta. Nią będzie już za chwilę Kamala Harris, czyli jeszcze bardziej na lewo od Joe Bidena polityk Partii Demokratycznej, czyli raczej taki polityk, której ręka nie zadrży. Syrena to nie koniec programu, to jeszcze mamy chwilę do końca pierwszej części. Czego możemy się spodziewać po tej administracji, panie pośle? Ma pan rację, no, na tle pani wiceprezydent Harris, Joe Biden to taki bardzo taki umiarkowany polityk Partii Demokratycznej, a zważywszy na jednak jego wiek i też nie najlepszy stan zdrowia, życzę mu zdrowia oczywiście jak najbardziej, no to też być może okaże się, że będzie konieczność zastąpienia jego przez panią wiceprezydent. W moim przekonaniu, gdy chodzi o kwestie geopolityczne, nie będzie jakiejś rewolucji, nie będzie jakichś wstrząsów. Gdy chodzi o politykę do Rosji, to Biden będzie kontrolował taką sceptyczną linię Trumpa, a nawet może będzie jeszcze bardziej sceptyczny niż Trump. To dla nas jest korzystne. Gdy chodzi o zmieni się na pewno stosunek do Unii Europejskiej, będzie taki bardziej otwarty, bardziej partnerski. Biden i jego sekretarz stanu nie będą obśmiewali Unii Europejskiej. Zmieni się stosunek do Niemiec. Myślę, że to będzie powrót do czasów prezydenta Baracka Husseina Obamy, skoro mówię dwa imiona, to mówię wszystkich, gdzie on traktował Niemiec jako tego partnera numer jeden w Unii Europejskiej. Nie sojusznika, to była zawsze Wielka Brytania, ale partnera numer jeden w Unii Europejskiej. W zasadzie jak Obama chciał rozmawiać z Europą, to mówiąc formułą Kissingera, podnosił ten telefon do pani kanclerz Merkel. Nie zmieni się, myślę, stosunek do Chin. Może będzie w sensie werbalnym mniej ostry, ale to jest cały czas będzie taki konkurent numer jeden dla USA przez najbliższe dziesięciolecia wręcz. Zmieni się stosunek do organizacji międzynarodowych, na przykład do WHO, do Światowej Organizacji Zdrowia, do ONZ-u pewnie, na taki bardziej aprobatywny. Będą demokraci w Białym Domu akceptować te organizacje, nie będą ich osłabiać, jak to czynił Donald Trump. Więc ja tutaj dostrzegam, reasumując, gdy chodzi o kwestie relacji z Rosją,
zmian nie będzie. Nie będzie tego resetu, który był z znakiem firmowym niestety Obamy i jego sekretarza stanu, pani Clinton. Natomiast dla nas jest pewną zagadką relacje amerykańsko-niemieckie. Z punktu widzenia biznesu amerykańskiego jednak ten Nord Stream to jest problem. Myślę jednak, że będą to relacje znacznie lepsze w Waszyngtonie, Berlinie niż były do tej pory. Jeszcze o tym porozmawiamy w części drugiej, tam się zajmiemy już relacjami między Polską a Stanami, ale także recepcją tych wydarzeń na polskim podwórku, bo ona też jest niezwykle ciekawa. Gościem Ryszard Czarnecki. Teraz mamy chwilę przerwy, zaraz wracamy do Państwa z drugą częścią programu, więc zostańcie Państwo przed telewizorami. Do zobaczenia za chwilę.